Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym programie Show Must Go On. Dzisiaj będziemy kontynuowali tematykę CSR-ową w hotelarstwie, a poruszanym tematem będzie walka z marnowaniem jedzenia. Moim dzisiejszym gościem będzie pani Anna Kurnatowska, Country Manager aplikacji Too Good To Go w Polsce. Zapraszam panią Annę do streamu. Dzień dobry, pani Aniu. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Panie Aniu, nie ukrywam, że jestem osobą, która interesuje się tematem proekologii w hotelarstwie. Mamy za sobą już jeden odcinek związany właśnie z takimi działaniami i nie ukrywam, że aplikacja Too Good To Go bardzo wpisuje się w tą tematykę w hotelarstwie. Chciałabym dowiedzieć się czegoś więcej na jej temat, ale od początku zacznijmy od tego, jaka jest geneza powstania właśnie tej aplikacji. Geneza powstania Too Good To Go wywodzi się z tego wielkiego problemu, jakim jest marnowanie jedzenia na świecie. Trudno sobie wyobrazić, o jak dużej skali mówimy. Czy wie pani, że aż 1/3 całego wyprodukowanego jedzenia na świecie się marnuje? To jest 1/3. Możemy sobie wyobrazić, że idziemy do sklepu, przynosimy 3 torby jedzenia i jedną od razu wrzucamy do śmieci, więc mówimy o olbrzymich ilościach jedzenia i to nie jest tylko to jedzenie, które się marnuje, bo to jest 1/3 energii, to jest 1/3 wody, to jest 1/3 nawozów, zasobów ludzkich, która się też marnuje. Także jest to chyba wystarczający powód do tego, żeby zacząć działać i stworzyć aplikację, która będzie walczyć z tym problemem i tym właśnie jest Too Good To Go. Okej, to proszę powiedzieć, ta aplikacja powstała kiedy, gdzie i od kiedy jest w Polsce? Aplikacja powstała w Danii w 2015 roku, kiedy grupa studentów siedząc w takim bufecie przed zamknięciem po prostu zobaczyła na własne oczy dobre jedzenie, które ląduje w śmietniku i to ich zainspirowało do stworzenia tej aplikacji. Od tego czasu oczywiście dużo się zmieniło, aplikacja się bardzo rozwinęła i aktualnie jest już w 15 krajach na świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych, no i oczywiście w Polsce. A w Polsce jesteśmy od 2019 roku. Bardzo się cieszę, że Polska w takim razie jest jednym z krajów, w którym ona funkcjonuje i właśnie z kim współpracuje ta aplikacja? Tak, aplikacja jest przeznaczona dla wszystkich biznesów spożywczych, także mogą być to sklepy, kawiarnie, restauracje, piekarnie, oczywiście również hotele, wszędzie tam, gdzie jest jedzenie i gdzie to jedzenie może się po prostu nie sprzedać. A każdy, kto prowadzi biznes spożywczy, wie, że nie da się tak zaplanować jedzenia, ilości tego jedzenia, żeby wszystko sprzedać. Szczególnie teraz w trudnych czasach pandemii, kiedy jest jeszcze trudniej przewidzieć, ilu klientów odwiedzi nasz biznes danego dnia. Także wszystkie takie biznesy poprzez aplikację łączymy z głodnymi użytkownikami, którzy mogą przez aplikację zarezerwować posiłek, który sprzedajemy za 1/3 ceny. Także zamiast coś wyrzucać, posiłek trafia do aplikacji i klient przychodzi, odbiera na miejscu jedzenie. Dodam jeszcze ważną rzecz. To, co wystawiamy w aplikacji, to jest tak zwana paczka niespodzianka. Niespodzianka, dlatego że nigdy nie możemy przewidzieć, co nam zostanie danego dnia niesprzedane, więc w aplikacji pojawia się tylko ogólny opis tego, co może się znaleźć w tej paczce, ale użytkownik do odbioru paczki nie wie, co dokładnie tam jest. I powiem pani, że jest to bardzo duży plus. Nasi użytkownicy bardzo sobie to cenią, bo nie dość, że ratują jedzenie, robią coś dobrego dla planety, to jeszcze odbierają jedzenie z tą niespodzianką, co jest dodatkową frajdą. Okej, to ja na przykład mogę powiedzieć, jak to wygląda w hotelarstwie tak na ten moment, że w momencie, kiedy jedzenie, które no już nie nadaje się do przetworzenia, najczęściej jest kierowane albo na bufety pracownicze, albo tworzy się właśnie posiłki pracownicze i w ten sposób jest ono przerabiane w ostatnim momencie, zanim ono by mogło wylądować w koszu. I w tym momencie chciałabym się zapytać, w jaki sposób hotele miałyby, albo już to robią, bo też to będzie moje kolejne pytanie, jakie hotele już współpracują z aplikacją, w jaki sposób hotele miałyby się skontaktować właśnie z tą aplikacją, ale w jaki sposób przekazują to jedzenie tym
użytkownikom tej aplikacji. No to jest, ten proces mnie bardzo interesuje. Tak, współpracują z nami duże sieci hoteli, takie jak Arche czy Accor. Tak. Mamy też w bazie dużo innych hoteli, które też no niestety musiały zaprzestać swojej działalności restauracyjnej podczas pandemii, tak. Ale wierzymy, że do nas wrócą, jak tylko będzie to możliwe. Więc najczęściej było to tak, że śniadania trafiały do naszych paczek, czyli paczka była do odebrania około południa, tak. I były to po prostu niesprzedane śniadania, które okay. trafiały do aplikacji. Także ja się bardzo cieszę z tego, co pani mówi, że jedzenie, które jest bliskie daty ważności lub nie można już go przetworzyć dla klientów hotelu, jest wykorzystywane tak. w innych kanałach, bo o to tak naprawdę nam chodzi. Celem To Go jest inspirowanie i edukowanie ludzi do tego, jak prowadzić biznes, ale również gospodarstwa domowe, żeby marnować jak najmniej jedzenia. Więc bardzo mi to, co pani mówi, i chciałabym, żeby wszystkie biznesy miały tego rodzaju wyjście awaryjne, co zrobić, gdy zostaje nam to jedzenie. Too Good To Go jest na końcu tego łańcucha, czyli jeżeli już wiemy, że wewnątrz nie możemy wykorzystać tego jedzenia, a ono jest dalej dobre, to w bardzo szybki sposób możemy je przekazać do użytkowników, bo nasi użytkownicy czekają tylko na te paczki. Paczki znikają w przeciągu minuty po wystawieniu, więc każdy właściciel biznesu wie, że jak już naprawdę widzi, ma to jedzenie, nie ma co z nim zrobić, to może skorzystać wtedy z aplikacji i wystawić to jedzenie. Rozumiem. A proszę powiedzieć od środka, jak to wygląda. Czyli tak, ja jestem przedstawicielem hotelu i ja w tym momencie stwierdzam, że podpisuję z wami umowę i chciałabym dystrybuować właśnie to jedzenie na końcu tego łańcucha dla odbiorcy poprzez tą aplikację. No i teraz jak to wygląda? Czyli że na przykład widzę, że zostało mi pół garnka zupy, który chciałabym dystrybuować, no ale przede wszystkim no, trzeba mieć opakowania, żeby móc to dalej dystrybuować, żeby one były ekologiczne, no to trzeba zainwestować w opakowania proekologiczne, czytaj papierowe, jednorazowe, jakkolwiek. I potem ktoś się po to zgłasza. Płaci za to 1/3 ceny, no ale jeszcze jest wasza obsługa. Jak to wygląda finansowo? Mam dobrą wiadomość, nasi użytkownicy są również bardzo wrażliwi na ekologię i bardzo chętnie przychodzą z własnymi opakowaniami. Więc w przypadku tego garnka czy połowy garnka zupy nie musimy się martwić o opakowanie, wystarczy poprosić użytkowników, żeby przyszli z własnym opakowaniem. I do tego zachęcamy zawsze i zarówno naszych partnerów biznesowych, żeby taką opcję umożliwili i naszych użytkowników, żeby te opakowania używali. To jest pierwsza rzecz. Więc tak, wystawia pani tę zupę, musi pani oszacować, ile porcji zupy z tego garnka, tej reszty garnka zostanie. I na tej podstawie szacuje pani, ile paczek może być wystawionych. Więc jednym kliknięciem wybiera pani liczbę paczek oraz ustawia widełki odbioru. To pani decyduje, kiedy ci użytkownicy mają przyjść. To może być pół godziny, na przykład przed zamknięciem kuchni. Albo to może być pół godziny po zamknięciu, kiedy wiemy, że komuś jest łatwiej wydać te paczki. I jeśli chodzi o model biznesowy, dołączenie do naszej aplikacji jest zupełnie bezpłatne. Są to same korzyści dla partnerów, ponieważ jedzenie, które by trafiło do kompaktora, jest sprzedawane, więc jest to zamiana strat w dodatkowy dochód dla biznesu. My natomiast jako Too Good To Go no musimy funkcjonować, nie jesteśmy organizacją charytatywną, zapewniamy pełne wsparcie techniczne, zapewniamy aplikacje, zapewniamy obsługę partnerów i obsługę klienta, dlatego musimy funkcjonować i potrzebujemy na to pieniądze, pobieramy więc prowizję z każdej transakcji. Nie jesteśmy nadal dochodowi, mamy inwestorów, którzy w nas wierzą, dlatego możemy dalej działać i ratować jedzenie, także ta prowizja jest tym minimum, które potrzebujemy na przeżycie. Rozumiem. Czy powiem tak, pomysł jest naprawdę bardzo ciekawy, interesujący, dlatego też nie ukrywam, robimy program właśnie w tym temacie i na temat tej aplikacji. Jest jeszcze jedna rzecz, która jest jakby w mojej głowie i tak aż chcę wyjść z niej i pytanie brzmi, jestem odbiorcą, jestem w tej aplikacji i na przykład widzę, że jest jakiś punkt
w mojej okolicy, który również jest w tej aplikacji, on wypuszcza paczkę niespodziankę. I to jest, i generalnie to jest takie moje w sumie ryzyko, nie? Że ja na przykład kupuję takiego kota w worku troszeczkę, nie? Że za te 30% ceny takiej normalnej kupuję to, co tam jest. Czy jest to w jakiś sposób określone, że jest to na przykład, nie wiem, danie śniadaniowe, jest to danie obiadowe, że jest to zupa, czy jest to deser? Jest, każdy lokal ma swój opis i w tym opisie jest napisane, co tam może się znaleźć. Jeżeli będzie to kawiarnia, to najczęściej może tam być kanapka, sałatka, ale może być też ciasto, może być też jakiś koktajl owocowy. I, no i to już jest loteria. Także ludzie najczęściej znają lokal albo jakby no... Mogą też sprawdzić, co w danym lokalu jest sprzedawane i na tej podstawie oszacować, czy to ryzyko jest warte, czy nie, ale no, tak jak mówię, do tej pory to był tylko dodatkowy plus dla aplikacji i naszych użytkowników, że jest to ta niespodzianka. Mamy filtry w aplikacji, które można wyszukać na przykład lokale tylko wegetariańskie, co jest teraz coraz bardziej popularne w więc przynajmniej może mieć taką pewność, że wegetarianin może kupić właśnie coś bez mięsa. Mm-hmm. Znaczy ja uważam, że jeżeli nie chcemy marnować jedzenia, jesteśmy proekologiczni, więc będzie nam zależało również na tym, aby wynajdować miejsca, które są bardzo bliskie naszej filozofii, slow food właśnie, bądź wegetariańsko-wegańskie dania, posiłki, więc myślę sobie, że jest to fajna droga, no i dbać o naszą planetę, szczególnie właśnie w momencie, kiedy możemy wdrażać less waste w naszych codziennych działaniach. Ja mam absolutnie świadomość tego, ile jedzenia w hotelarstwie się marnuje. Jest część, której możemy nadać, nazwijmy w cudzysłowie to drugie życie, no bo po prostu towar się przerabia. Możemy przygotować posiłki pracownicze, ale również może być właśnie taka sytuacja, w której możemy dodatkowo mieć jakiś przychód z danego jedzenia, byle ono nie trafiło no gdzie? No do śmietnika po prostu. Więc Pani Aniu, będę Panią tutaj wspierać w Pani działaniach razem z tą Waszą aplikacją, która naprawdę jest niezwykle interesująca, Too Good To Go. I czy miałaby Pani ochotę powiedzieć jeszcze naszym hotelarzom coś na zakończenie? Tak, dziękuję za te miłe słowa aplikacji Too Good To Go. Chciałabym tak dodać jeszcze parę słów. Przede wszystkim... Warto pamiętać, że walka z marnowaniem jedzenia została określona jako ta najbardziej efektywna walka ze zmianami klimatycznymi, więc naprawdę warto, ludzie chcą coś zrobić, chcą mieć wpływ na to, co się dzieje z naszą planetą, więc zachęcam do walki z marnowaniem jedzenia i właśnie możemy to robić jako użytkownicy, możemy to robić jako właściciele biznesów. Tak jak Pani powiedziała, w hotelarstwie, tak jak w każdej innej branży, w każdym innym miejscu gastronomicznym marnuje się dużo jedzenia. Warto to robić, warto spróbować, to nic nie kosztuje, można przyciągnąć nowych klientów, ale też, co jest bardzo ważne, to jest nasz wizerunek firmy, która dba o środowisko, wizerunek firmy, która nie marnuje jedzenia i to jest coś bezcennego w tym momencie, bo coraz więcej klientów decyduje się na daną markę czy daną sieć, sprawdzając, jakie ona ma wartości. I naprawdę zachęcam, Too Good To Go może poprawić właśnie wizerunek, może przynieść dodatkowe zyski i przyprowadzić nowego klienta do biznesu, a wiemy, że teraz jest to jeszcze większe wyzwanie niż przed pandemią. Fantastycznie. Bardzo dziękuję Pani Aniu za tą obecność i za to, że mogła Pani powiedzieć coś więcej na temat Waszego narzędzia. Dziękuję bardzo i zachęcam wszystkich do używania aplikacji Too Good To Go. Serdecznie dziękuję, pozdrawiamy naszych widzów i do zobaczenia w kolejnym odcinku Show Must Go On.